Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Need for Speed Carbon. Poprzednim razem, moi drodzy, zresztą sami sobie zobaczcie, co poprzednim razem się stało. Jest! 18200! Ja pierdzielę! Nitro poziom 2, pakiet wyścigowy, maniak prędkości, super! Uciekamy od nich, kurde, farfocle jedne, spierdalać ode mnie! Ty no bez kitu, one są szybkie te radiowozy, no co jest grane? Przyznajcie, że ładnie się odjebałem na ten odcinek, co nie? Ładnie się odjebałem z tymi okularkami. Moi drodzy, te okularki i sama moja prezentacja o czymś świadczy. Wiecie, o czym to świadczy? Nie tylko dlatego, że się dla was staram pod każdym możliwym względem, ale też dlatego, że dzisiaj mamy specjalną sesję, raczej specjalnie długi odcinek, ponieważ dzisiaj nie będziemy zabierali się za główny wątek fabularny. Pewnie się zapytacie dlaczego. Czy to już teraz w tym momencie będą serie prób? Nie. Otóż nie, moi drodzy. Bardzo bym chciał dzisiaj zabrać się za pościg. Po prostu w jeździe dowolnej, pojeździć sobie trochę z policją, zobaczyć co się z czym je. Ponieważ jak wiecie, w Need for Speedzie Carbon nie mamy czegoś takiego kamienie milowe. Po prostu coś takiego kurcze pieczone nie istnieje. I mam dziwne wrażenie, że to ogólnie miało być w grze, ale z jakiegoś powodu twórcy tego nie dodali. Pewnie dlatego, że się śpieszyli, tak mi się przynajmniej wydaje. I wejdziemy sobie w kartę nagród. Pewnie się zapytacie po co. Otóż jestem bardzo ciekaw tego, czy jest tutaj coś o pościgu, ponieważ wiem, że było coś takiego, że... O właśnie, mamy coś takiego. Unieruchom policyjny wóz Rhino w trybie jazdy dowolnej. Uderz 100 radiowozów w jednym pościgu w trybie jazdy dowolnej. Zgub 15 policyjnych pościgów w trybie jazdy dowolnej. Omiń 12 kolczatek w trakcie jednego pościgu w trybie jazdy dowolnej. Czyli mamy tutaj innymi słowy do odblokowania te naklejki lub karty nagród, jak chcemy sobie to ująć. I one też jakby wchodzą w grę, jeżeli chodzi o pościgi, czyli po prostu innymi słowy w jeździe dowolnej byśmy musieli kurcze pieczone zrobić jakieś tam pościgi w jeździe dowolnej, ponieważ coś takiego jak kamienie milowe, jak raz przed chwilą powiedziałem, to raz jeszcze się powtórzę, nie istnieje. I bardzo ważna kwestia, o której mi Patryk Zaręba, bodajże tak się nazywałeś, bardzo ciebie serdecznie pozdrawiam, ponieważ powiedziałeś mi, że wcześniej grałem na minimalnych i na bardzo brzydkiej rozdzielczości, więc postanowiłem sobie wziąć twoją radę do serca. No i w tym momencie mamy już ustawione tak na dobrą sprawę większe trochę detale. Tutaj sobie może troszeczkę ściemnimy. Jest elegancko. No i moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sobie wyjechać w jazdę dowolną i zrobić sobie pościg z policją. Będziemy sobie po prostu tak, o, przemierzać przez tutaj różne dzielnice, żeby po prostu wywołać policję do tablicy, żeby się kuźwa nami zainteresowała. South Fortuna jest oczywiście przejęte przez nas. Poprzednim razem żeśmy wyjebali dosłownie NG z 21 Street, więc zobaczymy, co się z czym będzie jadło i jak to wszystko będzie wyglądać. Tak więc może tutaj troszeczkę pobroimy, żeby policja faktycznie zaraz się nami zainteresowała, bo fajnie byłoby zwrócić na siebie uwagę. O, tego tutaj przewrócimy. O, dokładnie, już się zaczyna nami interesować, tak więc czekamy tutaj na policaja. 1, 2, 3, policaj. Gdzie jesteś? No jak widzicie, w takim Most Wantedzie mieliśmy u góry taki kurde GPS-ik, który pokazywał nam na zielono, że w sensie taką zieloną strzałkę nam pokazywał, że tu gdzieś się policja kręci. Teraz jak widzicie w Carbonie mamy na minimapce po prostu oznaczone takie czerwone strzałki i tymi czerwonymi strzałkami są po prostu zbliżające radiowozy. Na tę chwilę akurat policja stwierdziła, że sobie gdzie indziej będzie jeździć, tak więc póki co dwa radiowozy mam ominięte. Szkoda. Ale zobaczymy, co tam będzie kurcze pieczone, jak to będzie wyglądać. Więc ja tutaj się trochę pokręcę i zaraz może się z wami zobaczę, jak w końcu na nas zwróci uwagę policja. Tak więc dajcie sekundkę. O, patrzcie, próba konkurencyjnego zespołu, widzicie? Patrzcie, kurde, jakiś tutaj śmietnik sobie jeździ. Mitsubishi Eclipse. Nieźle, nieźle. No ładne kwiatki. No ładne kwiatki, muszę przyznać. O, tutaj już widzę radiowozik sobie tam jedzie. Ha!
No nieźle, kurde, nieźle sobie jeździ ten radiowóz. Nie w tę stronę, gdzie powinien jeździć. Ha! Teraz obok niego przejeżdżam, no ja pierdolę, ale cyrk. Ale cyrk w tym momencie się odjebał, no proszę państwa, co to ma znaczyć? O! Za mną! Jedzie, jest! Widzę z daleka, kurde! Ha, 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 dobrze! Zwróciliśmy uwagę temu, kurde, radiowozikowi, no co tam? No co tam, komuś kogucik został ściągnięty. Ale jaja jak berety. Dawaj, dawaj, kurde, wzywaj posiłki lepiej. W pojedynkę to ty se nie dasz rady, kurcze pieczone. Co to ma być? O, ale ładnie tutaj, kurde, woda jest spuszczana na dół, nie? Bardzo ładnie to się prezentuje. Zresztą na takich maksymalnych detalach to w ogóle to... Jezu, jak to pięknie w tle to wygląda miasto. A to przypominam, że gra z 2006 roku jest, nie? Ej, dobrze to wygląda, naprawdę. O, następny ma ściągnięty kogut. Dwa ściągnięte koguty mnie gonią. Proszę bardzo, patrzcie jak to śmiesznie wygląda. Dwa ściągnięte koguty mnie gonią. No ja pierdzielę, beka w ciul. O, następny widzę, że dojechał. Następny chyba chce mieć ściągnięty kogucik. Nie, następny to po prostu już został rozjebany w drobny mak. A to dwa nawet poszły, dwa naraz, kurde. Ojej. Co jest grane? Halo, halo, co to ma znaczyć? Co, posiłki wzywasz, czy co? Czy wolisz sobie tak ze mną pojeździć? O, tego typu hakerz. O, ładna, ładna kontrola, muszę przyznać. Bardzo ładnie. Kurwa, zjeżdżaj mi z mojego tego, z mojej maski. Co to ma znaczyć? He, na za dużo sobie pozwalasz, widzę tutaj, ty, radiowoziku. Dobra, za 3 minuty niecałe ma być, mają być posiłki. Ale tu widzę, że w oddali, kurde, ten nie chce mi dać spokoju. Okej, dobra. W ogóle muszę wam powiedzieć trochę taką oczywistą rzecz, jeżeli chodzi o policję w Need for Speedzie Carbon i ogólnie w Need for Speedach, że policjanci to są totalni kretyni, nie? Jakby, okej, rozumiem, że oni tam, no... spełniają jakkolwiek obowiązek obywatelski, że muszą tam zatrzymać ludzi, którzy uczestniczą w nielegalnych wyścigach, tak? Ale wydaje mi się, że te nielegalne wyścigi to jest, kurwa, większy problem niż na przykład ludzie jarający trawkę na przykład w tym, w Need for Speedzie. Autentycznie, gdybym ja był, kurde, tym głównym bohaterem, głównym protagonistą albo którąś z tych postaci, która występuje w Need for Speedowej sadze, to ja bym, kurde, chyba sobie wolał tu, kurde, buszki palić, obok nich przechodzić, bo podejrzewam, że oni są na tyle nieogarnięci, że mieliby w to wyjebane, bo woleliby być bardziej zainteresowani tym, dlaczego ty urządzasz sobie nielegalne wyścigi, nie? A w to, że ty tam jakieś używki ciągniesz czy coś, to mieliby wypierdolone, tak mi się wydaje. Zresztą ta policja nie grzeszy inteligencją, no niestety do najbystrzejszych to oni nie należą. I podejrzewam, że no tam chyba 90% tych policjantów to właśnie są takie, kurde, półgłówki, nie z tej ziemi. Mam jakieś dziwne wrażenie, że twórcy to tak trochę przedstawili 90% policjantów, kurwa, za granicą, nie? Takie mam, kurwa, jakieś dziwne wrażenie. Dajcie znać, czy macie podobne spostrzeżenia. Oczywiście bierzcie pod uwagę to, że ja to wszystko mówię w takiej formie ironicznej. Więc już tutaj proszę się nie spierdalać w sekcji komentarzy do mnie, że ja tutaj wygłaszam krzywdzące poglądy, bo ja tutaj w tym momencie robię tylko content, nic więcej. Oczywiście nie bierzcie, kurwa, wszystkiego, co ja mówię w 100% serio, bez kitu, nie? Bo to też jest, kurde, smutne, jeżeli ktoś bierze to, co ja mówię w takim ogromnym, ogromnym uproszczeniu jako pewnik, że tak na pewno, kurde, jest, więc tak musi być, pewnie policja na bank jest tak upośledzona. Pamiętajcie, że to jest, kurwa, gra internetowa. Pamiętajcie, że to jest gra wideo, do chuja wafla. I teraz miejskie agenty nas gonią. Miejski agent i radiowóz. Zaraz, o, już wiedziałem, że się wycofa, kurde. Nie potrafi mnie ścigać normalnie z tymi całymi ciemnymi. Dawaj, 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 wjeżdżaj w blokadę, rozjedź blokadę. O, to ja cię w tym momencie rozjechałem i tyle masz do powiedzenia. Nie, ładnie, naprawdę, powiem wam szczerze, że to wszystko ładnie się prezentuje, patrząc, że te detale zostały na maksymalne podciągnięte. Naprawdę, powiem szczerze, że teraz to, kurde,
przepraszam najmocniej, przyjemnie się patrzy na tę gierkę. Tak więc macie taki trochę odcinek specjalny. Wydaje mi się, że nawet go wydam w jednej sesji, czyli po prostu nawet może być taki jeden cały godzinny odcinek z zabawy z policją. Tak więc myślę, że nikomu nie powinien przeszkadzać. Najwyżej zrobię z tego odcinka jakąś premierę albo coś. Miejski agent poszedł się kochać. Ja w tym momencie rozpierdolę kolejną blokadę. O, proszę bardzo, o właśnie o to chodzi. No, propos inteligencji policjantów, to się chyba wypowiadać już nie muszę. Downy po prostu, no jeżdżące downy, no co tu mogę więcej powiedzieć. Jeżdżące downy, które same siebie tutaj rozpierniczają w tych blokadach, no. No wstyd po prostu, jakby... Czy ktoś normalny pracuje w tej policji tam, w tym Need for Speedzie? Naprawdę, no serio, to jest już takie... masakryczne, nie? Wartość zniszczeń 89150. O! Pięknie, kurde, tutaj przestawiłem radiowozik. Może do poziomu trzeciego dojedziemy zainteresowania policji. Wydaje mi się, że maksymalny, jaki mamy na tę chwilę odblokowany, to jest poziom czwarty. Czyli tam jakieś kolczatki, jakieś, kurde, ciężkie SUVy. Dla osób niewiedzących, co to są ciężkie SUVy, to będziecie mogli za niedługo zobaczyć, jeżeli w tym pościgu dojdziemy do ciężkich SUVów. A może się nawet na to zanosić. Nie wiem, nie obiecuję. Ja tutaj nie będę dawał ręki sobie uciąć, że na bank się uda. Może się uda, może się nie uda. Więc chodź tutaj, pojeździmy sobie w tej weftę. Co to za radiowóz tam się, kurde, pokazał? A, bo już posiłki wjeżdżają. A, rozumiem, teraz posiłki będą dojeżdżać. No super, fajnie, fajnie. Tu jeden się pojawił. Tu drugi się, znaczy tu trzeci się teoretycznie pojawił. I w ogóle, jak widzicie, są nowe animacje, bo są nowe przeszkody, takie nowe utrudniacze pościgów tak zwane. Więc jest jak najbardziej gituwa fest. Tu zjedziemy sobie tym skrócikiem. Już 6 minut sobie jedziemy z policją, no nieźle. Jesteśmy oczywiście pod naszą własną kontrolą. Gdzieś coś słyszałem, że ponoć w Carbonie jako taką zmianę dodali coś takiego, że lekkie SUVy jeżdżą już od drugiego poziomu policji, ale ja nigdy nie spotkałem ich. Chociaż nie, raz kiedyś spotkałem, ale to dlatego, że miałem takiego moda zainstalowanego, więc podejrzewam, że to tylko mod sprawia, że na drugim poziomie zainteresowania lekkie SUVy się jeszcze pojawią. To już raczej było w modzie, a nie tak oficjalnie, bo to jest cały czas ten jeden i ten sam system z Most Wanted'a 2005, czyli te pierwsze dwa poziomy zainteresowania policji nie mają tych pomogierów tak zwanych, czyli dodatkowe wsparcie, jak chcemy sobie to też nazwać. Tylko teraz mamy tutaj właśnie... oni są sami na siebie zdatni. O, i tu kolejny, kurde, dostał ładnie w tylne drzwi. Bardzo fajnie, bardzo śmiesznie. W ogóle też zauważyłem taką dziwną rzecz, że każda z tych postaci, okej, to, że oni już mają tam do Ryana swój problem, że Ryan tam opuścił Palmont City i tak dalej, to jest jedno, ale ja mam takie dziwne wrażenie, że ci wszyscy bossowie, którzy tak spod byka na nas wszyscy patrzą, to mam takie jakieś dziwne wrażenie, że oni chyba w szkole znęcali się nad nimi, tak mi się wydaje. O, nowa i lepsza animacja rozpierdzielenia stacji. I mamy teraz poziom trzeci, czyli mamy Pontiaki GTO. Proszę bardzo. Stare, dobre, stanowe policje. Jak one teraz się będą w tej grze nazywać? Czy to nadal będą stanowe pojazdy? Czy teraz inaczej oni się będą nazywać? Dobra, na razie spierdoliłem jednemu. Ale tu widzę, że kolejny już chce chyba jechać ze mną w tango. A więc złapmy go tylko, namierzmy go. O, patrzcie, ucieka! Patrzcie, kurde, ucieka ode mnie. Wystraszył się konfrontacji ze mną. Ojej. Co, boisz się ze mną jechać? Boisz się? Chodź, ja cię tutaj dorwę. Ale będziesz miał lańsko ładne sprzedane. Wow, 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 wow. Ty, lekkie SUVy. O, patrzcie, widzicie, to są te lekkie SUVy, o których wam wspominałem. Czyli tak zwane policyjne kmioty. Chociaż, kurde, one nie są teraz takie lekkie. Teraz to ciężko jest je przewrócić. Ale kurwa, co one odpierdalają? Ja pierdolę. Co wy odwalacie? Lekki SUV. Dobra, cały czas tyle samo mamy notowań za nie. Policja nadal przed nami ucieka. My nadal gonimy ten radiowóz. Dobra, możemy teraz przetestować. Stanowy pojazd pościgowy. No i tyle samo dostajemy.
Czyli mamy znowu 2500 notowań, tak jak to było w Most Wanted 2005. O, teraz się nie wycofałaś. Teraz inny radiowóz tutaj widzę. Co na mnie, kurde, co na mnie z takimi sygnałami wyjeżdżasz? Co nie pozwalaj. I w ogóle ciekawostka, jak zauważyliście, te pojazdy policyjne mają u góry i w środku kogut z jakiegoś powodu. Nie wiem, może ten, jakąś premię musieli w tym Palmont City dostać. Znaczy to w Rockport City musieli premię dostać, bo przecież w Rockport City te radiowozy też jeździły. Wow! Wow, 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 to dobre było, to dopiero dobre było. Ale właśnie, coś chciałem powiedzieć jeszcze na temat tych postaci, tych wszystkich bossów, co są na nas tak, wiecie, cięci, że my żeśmy opuścili Palmont City i tak dalej, że my tutaj jesteśmy jakimiś złodziejami i tak dalej, to tak mam wrażenie, że od nich wszystkich właśnie bije coś takiego, że oni za czasów szkolnych to nad nimi się pastwili, bo byli zupełnie inni niż reszta środowiska i mam wrażenie, że po prostu teraz oni w ten sposób próbują się wyżyć na Ryanie, no ale coś im nie wychodzi, no bo nie oszukujmy się, ale oni co jedynie mogą wrażenie zrobić to tam dzieciom w piaskownicy co jedynie, swoimi tekścikami głupimi. Tak więc nie oszukujmy się, ale oni na Ryanie nie zrobią wrażenia, tylko co jedynie właśnie na takim dzieciaczku z piaskownicy, który jeszcze na chleb mówi pep, no nie? To na takich, oczywiście na takim targecie to oni zrobią wrażenie, ale na Ryanie, na takim starym wyjadaczu, no proszę was. Takie kurde wygrażanie się to nie zrobi wrażenia. Ale te postacie o tym nie wiedzą, bo one są zbyt upośledzone za bardzo. No, ciekawe, czy faktycznie ich biografia jest taka, że za czasów młodości ktoś się nad nimi tam pastwił w szkole. Dlatego oni się wyżywają na takim Ryanie. To byłoby całkiem zabawne, gdyby się okazało prawdziwe. To byłoby całkiem zabawne, że swoje frustracje przekładają na Ryana, który nikomu tak naprawdę... Znaczy, no dobra, zrobił to, że uciekł dosłownie, spieprzył. Ale z drugiej strony, kurczę, chciał ratować swój tyłek. Zostało mu to doradzone, żeby uciekł. Teraz niech nie ryczą, że Ryan uciekł i nagle, kurde, zasady się zmieniły w Palmont City, w tym momencie to zobaczysz. Ja tutaj podbiję w ogóle cały teren i zobaczysz, to wszystko to będą moje dzielnice. No, zobaczymy, zobaczymy. Na tę chwilę to tylko co jedynie potraficie szczekać, nic więcej. Okej, dobra. Tu radiowozik widzę, że się schował, a my jedziemy do niego. Cześć, radiowóz. Co ty do mnie za dźwięki tutaj dajesz? Zawsze ten, jak ja byłem mały, to mówiłem, że ta policja syczy w ten sposób. Nie wiem dlaczego syczy, nie wiem, nie pytajcie się mnie, ale po prostu dość śmiesznie brzmi ten dźwięk, jak policja próbuje cię złapać, nie? No to ewidentnie próbował mnie ten radiowóz schwytać i zabrać nie wiadomo gdzie. O, to samo... Ej, chwila, moment. Miał prawie aresztowanie. Uspokójcie się tutaj, 41 radiowozów ogólnie. No nieźle. A chciałbym przypomnieć, że za niecałą minutę 50 będziemy mieli posiłki, tak więc... Ale się tu kamera strasznie trzęsie, ja pierdzielę, jak tu... Przecież tu się nie da jeździć. Przecież tu się nie da jeździć. Serio. O, ściągnąłem następny kogut, ale śmiesznie. Zaraz będziemy mieli poziom czwarty. Zobaczymy, czy poziom czwarty to jest na tę chwilę maksymalny, czy już poziom piąty mamy ogólnie. No to wygląda, że to jest maksymalny, bo pasek na razie nie idzie, ani ociupinkę do góry. Dobra, mamy tutaj teraz te, kurde, wjeżdżają i ciężkie SUVy przy okazji. Pojazd agentów stanowych. O! Pojazd agentów stanowych. Czyli agenci to są te całe ciemne. I tutaj normalnie dostajemy te notowania, a przypomnę, że w Most Wantedzie to było po prostu, że to jest nieoznakowany pojazd policji stanowej. I tam było coś tam notowania podczas kombinacji. I nie było wypisanych tych, bo za długi tekst to był. A tutaj mamy, że to jest pojazd agentów stanowych i jeszcze notowania elegancko dostajemy. No proszę, proszę, podoba mi się to. Nareszcie jakaś poprawa od Most Wanted do 2005. O, ciężkie SUVy teraz wjeżdżają. To właśnie to są te ciężkie SUVy.
Dobrze! Rozjebały się same! Ojej! Jak mi przykro! Ojej! Ale mi przykro, żeście same się rozjebały! No nie, ojojojojoj! Ja pierniczę, ale śmiesznie! Same się rozpierniczyły te dwa suby. A te, chyba ja miałem nawet ten, naklejkę, czy tam kartę nagród dostać za to, że się tam dwa suby rozpierniczą, albo że ja ich rozpierniczę. O, to już jednego tutaj przy okazji też dobiłem dodatkowo. O, nie dam się zaaresztować, nie tak, ze mną nie będzie tak łatwo. Nie ma takiej opcji. W ogóle jedziemy już 14 minut i 40 sekund, więc wypadałoby za niedługo, że tak powiem, zakończyć pościg, bo co za dużo to niezdrowo. I czemu tego suwa nie podniosłem? Ty, ale on jest ciężki, jaki kloc z niego! Mi się wydaje, że one w karbonie są cięższe niż w Most Wantedzie. Ale mogę się mylić, oczywiście. Aha, dobra, okej. To widzę, że tak się bawimy. Dobra, to teraz musimy spieprzać, nie? Już chyba nawet udało mi się uciec. Jejku. Dobra, nie udało mi się. Jednak nie, już mnie namierzył tutaj frajer. Ty, ale on jest szybki! Skąd? Co ta policja jest taka szybka? Co jest grane? Skąd? Dobra, masz kulę w łeb. Ty, nawet ta kula na niego wrażenia nie zrobiła. Co jest grane? Dobra, przewracamy suwa. Heh. Dobra, policja mnie wyręczyła. Super. No kurde, no co jest? Uciekaj ode mnie! Jesteś się kleszcz na dupie. Bez kitu. Drugi radiowóz. Widzę, że już kolegę ten wziąłeś ze sobą. Super, fajnie. Podoba mi się to. Naprawdę tryskam energią w tym momencie. W tym momencie tryskam energią. Dobra, może tutaj właśnie pojedźmy. O! Ojej, jak mi przykro. Wcale nie. Dobra, tu już jeden poszedł, kurczę. Jeszcze drugi niech tylko pójdzie. O, może się cofnę. Jest jeszcze? Jest jeszcze. To jeszcze tego drugiego, na zachętę. Ha, 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 dobrze. Tylko szkoda, że 15 tysięcy. Przydałoby się 45 tysięcy, tak, za tego ciężkiego suwa. Cieszę się, że w ogóle jakiekolwiek notowania masz. No dobra, cieszę się. O, patrzcie, jak stroluje teraz policja. I tyle, po co tam jechałeś? Patrzcie, jak cię porobiłem, kurde, w tym momencie. Oj, we, kurde, spadaj na drzewo. Teraz jedziemy tutaj na uspokojenie. Trzymaj, uspokojenie. Trzymaj uspokojenie. 17 minut 48 sekund i 97 setnych sekundy. Super. I udało się. Notowania 256 750. Uderzone radiowozy 39. Unieruchomione radiowozy 34. Wartość zniszczeń 365 400. Omięte blokada 17. Omięte kolczatki 5. Liczba wykroczeń 5. Okej, super, fajnie. Coś nam się udało zrobić, kurcze pieczone, coś żeśmy osiągnęli. Jestem ciekaw, czy tylko tą kartę nagród żeśmy trochę ruszyli. Aż trzeba zerknąć. No, coś tutaj chyba ruszone zostało. Jeszcze notowania na poziomie 50 tysięcy w pościgu w trybie jazdy dowolnej. Tutaj coś żeśmy tu ruszyli, czyli zgub policję po 12 minutach pościgu w trybie jazdy dowolnej. Ukończ 25 wyścigów zniszczenia o wartości 100 tysięcy. No to tu już mamy zrobione. O, i o tem, 200 tysięcy. O, tutaj mamy unieruchom policyjny wóz Rhino w trybie jazdy dowolnej. To samo tutaj mamy. No, kurczę, pieczone. Ładnie, żeśmy tutaj polecieli z tymi kartami nagród. Tak więc muszę przyznać, że ładnie to się prezentuje, moi drodzy. Tak więc... myślę, że tym pozytywnym i optymistycznym akcentem możemy skończyć ten specjalny odcinek. Tak też się przy okazji pochwalę, że tam jakieś wszelkie wyścigi, które były podjęte, w sensie wiecie, że tam zostało odbite terytorium mi, to na nowo sobie poza anteną przeszedłem, tak więc tylko nie robiłem tych, których jeszcze w ogóle nie robiłem wyścigów, czyli tutaj na przykład mamy 10 tysięcy, tu mamy 7500, tu mamy 5000,
No, tych tutaj nie robiłem wyścigów, a może kiedyś się nimi na jakimś streamie zajmiemy. Jeżeli chodzi o następną sesję, to w następnej sesji skupimy się na tym tutaj, Ancymonie, ponieważ to jest taki wyścig kończący tak naprawdę Palmont City, East Canyon. Tak, East Canyon? Nie, po prostu tutaj Palmont City lub nie wiem w sumie jak się ta część mapy nazywa. Tu mieliśmy West Canyon, a tam mamy Carbon Canyon i tu są już właśnie tereny Dariusa. A tutaj mamy Carbon Canyon, czyli ostatnie tereny w grze. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli jesteście nowi i spodobał wam się content, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Wpadajcie na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. I nagrywałem to, moi drodzy, 8 czerwca o godzinie 18:57. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!